Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslo, a z tej strony RTX 2060 Super. RTX 2060 w wersji Super miał swoją premierę mniej więcej miesiąc temu. W dzisiejszym materiale przyjrzymy się, jak ta karta graficzna radzi sobie w grach, jak wiele możemy zyskać wybierając tą kartę graficzną, jeśli chcemy streamować bądź nagrywać swoją rozgrywkę. Sprawdzimy, jak ta karta radzi sobie pod Linuxem. Potem sobie to wszystko podsumujemy i zastanowimy się, czy warto kupić taką kartę. Wcześniej w swoim komputerze miałem GTX 980, robiłem nawet swoją drogą o niej materiał. Z tego miejsca chciałbym również bardzo podziękować NVIDIA za to, że dali mi troszeczkę więcej czasu na przetestowanie tej karty graficznej, tak abym mógł sprawdzić ją w każdych aspektach i pod Windowsem i pod Linuxem. Część z Was może zastanawiać się, co oznacza ten dopisek Super przy tej karcie. No, najprościej rzecz ujmując, dawniej wszystkie ulepszone GeForce'y miały dopisek Ti i oznaczało to, że są ulepszoną wersją. Teraz NVIDIA postanowiła troszeczkę zmienić swoją strategię nazewnictwa, no i stosuje dopisek Super. W przypadku tej karty graficznej, moim zdaniem, jednym z większych benefitów, które zyskujemy, to dodatkowe 2 GB pamięci VRAM, co w sumie daje nam aż 8 GB. Oczywiście to nie jest jedyna zmiana, która miała miejsce w przypadku tej wersji Super. Możemy również zaobserwować tutaj podbicie zegarów i ogólne polepszenie wydajności, co możecie zauważyć na tej tabelce. Co jest takim wyróżnikiem kart graficznych z serii RTX? A no właśnie, technologia RTX, czyli w skrócie mówiąc ray tracing, a na polski śledzenie promieni. Myślę, temat ray tracingu był poruszany już mnóstwo razy przez wszystkich innych twórców, dlatego skrótowo tylko przypomnę, że ray tracing, czyli śledzenie promieni, może zostać użyte w grach, aby zapewnić realistycznie wyglądające oświetlenie, realistyczne odbicia w powierzchniach odbijających, bądź może też zostać użyty do generowania realistycznych cieni. Oczywiście póki co kilka gier wspiera tą technologię i ona również jest traktowana w tym momencie bardziej tak wybiórczo, że dana gra bierze sobie technologię, że ma tylko przykładowo realistyczne odbicia w kałużach czy szybach. Z tego co wiem, jest zapowiedzianych jeszcze kilka innych gier, które mają w najbliższej przyszłości korzystać z ray tracingu, więc biblioteka gier wspierających tą technologię cały czas się powiększa. Gdyby ktoś z Was chciał się nieco więcej dowiedzieć na temat ray tracingu, to odsyłam Was do tego filmu od NVIDIA. Tam jest to naprawdę wszystko bardzo fajnie wytłumaczone. No i żeby też nie powtarzać tego, co zostało już powiedziane, to odsyłam Was do tamtego materiału. Będziecie mieli link tutaj w opisie i w karcie u góry. Zanim przejdziemy do testów, rzućcie jeszcze okiem na moją platformę testową. Testy w grach. Battlefield testowałem na ustawieniach maksymalnym z raytracingiem na ultra. Niestety gra, mimo moich usilnych prób, nie chciała działać powyżej 60 klatek, mimo że wielokrotnie próbowałem zdjąć tą blokadę. W każdym razie, Battlefield 5 wykorzystuje raytracing tylko do odbić, więc możemy go spotkać w kałużach, bądź w oknach, czy na broni. Battlefield 5 trzyma podręcznikowe 60 klatek przy obciążeniu na poziomie 80%. Shadow of the Tomb Raider wykorzystuje inny typ raytracingu, który sprawia, że cienie są realistycznie rysowane. Na ustawieniach najwyższych z najwyższą opcją raytracingu gra średnio osiąga wynik 59 FPS. Quake 2 RTX to pokazówka, jak gra może wyglądać fenomenalnie, jeżeli dorzucimy do niej realistyczne oświetlenie. Tak wygląda bez raytracingu, a tak wygląda z raytracingiem. No, powiem tak, szczęka opada. Quake wykorzystuje ray tracing w pełnym jego obliczu, a 2060 Super gwarantuje klatkaż na poziomie 68 klatek. Overwatch na presecie epickim osiąga wynik w okolicach 185 FPS średnio. Doom, który korzysta z API Vulkan, na najwyższych ustawieniach osiąga limit klatek gry w wysokości 200 FPS, przy czym użycie karty waha się od 50 do 72% maksymalnie. Na tej karcie ta gra aż prosi się o rozdzielczość 1440p lub 4K.
GTA 5 osiąga średnio 80 FPS-ów, jednak należy pamiętać, że taka ilość klatek spowodowana będzie moim procesorem, który ma stosunkowo niskie zegary. Dalej, popularny Fortnite na ustawieniach maksymalnych uzyskuje średnio 137 FPS-ów, więc śmiało można by sięgnąć po monitor 144-hercowy. Wiedźmin 3 na ustawieniach Uber i włączonym Hairworks w Nowigradzie uzyskuje średnio 82 FPS, a w miejscu graficznym możemy liczyć na taki sam wynik. Bardzo fajną funkcją kart graficznych z serii RTX jest ulepszony encoder H264 NVENC, który może bardzo pomóc ludziom, którzy chcą streamować bądź nagrywać swoją rozgrywkę. Karta jest w stanie przejąć obliczenia z przetwarzania obrazu, dzięki czemu nasz procesor nie musi się w ogóle tym zajmować. W praktyce wygląda to tak, że niemal wcale nie widać spadku FPS-ów podczas grania i jednoczesnego nagrywania. Dla przykładu w Overwatchu podczas nagrywania różnica FPS była w granicach błędu i wynosiła tylko 4 FPS. Jak RTX 2060 Super działa pod Linuxem? No prawie że super. Otóż problemy mogą się pojawić wówczas, kiedy będziemy chcieli zainstalować Linuxa, ponieważ instalatory zwykle posiadają jedynie otwarte sterowniki, które jeszcze po prostu nie wspierają tej karty. Jeśli jednak użyjemy innej karty do instalacji systemu operacyjnego bądź wcześniej mieliśmy go już zainstalowanego, a następnie zainstalujemy oficjalne własnościowe sterowniki od Nvidia, to faktycznie jest super. Autentycznie byłem mega pozytywnie zaskoczony, jak ta karta radziła sobie z grami pod Linuxem. W Overwatchu mieliśmy średnio aż 168 klatek, więc strata względem Windowsa była relatywnie niewielka. Wiedźmin 3 w Nowigradzie uzyskuje 71 klatek, więc po raz kolejny nie jest to jakaś ogromna przepaść pomiędzy Windowsem. W miejscu graficznym średnia ilość FPS-ów jest taka sama. Czy Ray Tracing działa na Linuxie? Tak, ale póki co tylko w natywnych grach. Quake 2 RTX osiąga 64 FPS, więc tutaj podobnie, różnica względem Windowsa jest marginalna. Co jednak z grami, które używają translacji DirectX-a do Vulkana? Póki co Ray Tracing jest tam niewspierany, bo po prostu najzwyczajniej w świecie nie został jeszcze zaimplementowany i trzeba poczekać, aż deweloperzy dodadzą taką translację. Jak widzicie, ta karta graficzna radzi sobie naprawdę całkiem nieźle w grach, więc czy warto ją kupić? No i myślę, to jest kwestia najciekawsza, bo tak się akurat złożyło, że niespodziewanie najnowsze Radeony okazały się zaskakująco dobre. Osobiście jeszcze kart czerwonych nie testowałem, bo czekam na modele niereferencyjne, jednakże z tego co podpatrzyłem u innych twórców, no to rzeczywiście Radeony są teraz jak najbardziej konkurencyjną opcją. Radeony oferują rzeczywiście mocniejszą, surową siłę. Jednakże w przypadku GeForce'a mamy do dyspozycji Ray Tracing. Ray Tracing, który jest wprowadzany do coraz większej ilości gier. Jasne, teraz obsługuje to zaledwie kilka gier, ale pojawiają się coraz to kolejne zapowiedzi, że w kolejnych tytułach będzie wykorzystywany Ray Tracing. Ba, są nawet newsy, które mówią o tym, że w 2023 pojawią się gry, które będą wręcz wymagały Ray Tracingu do działania. Oczywiście ciężko tutaj wróżyć, jak ta karta poradzi sobie za 4 lata, jednakże jeżeli ktoś z Was jest bardzo ciekawy tej technologii bądź nahypował się na to, żeby pograć sobie w Quake'a czy w Battlefielda z Ray Tracingiem, no to jasne, myślę, że jest to taka naprawdę jedyna słuszna budżetowa opcja i na pewno bardziej korzystna niż zwykły RTX 2060. Dodatkowo, jeżeli ktoś z Was ma zajawkę na streamowanie bądź nagrywanie swojej rozgrywki, no to po raz kolejny. RTX sprawdzi się tutaj bardzo dobrze ze względu na swój świetny encoder, który jest przez wszystkich zachwalany. Ciekawi mnie jedynie, jak wygląda sprawa z Linuxem, ponieważ no, zanim najnowsze Radeony zostaną dostosowane do otwartych driverów, na pewno minie trochę czasu, zanim osiągną zadowalający poziom wydajności. Więc jeżeli ktoś z Was jest Linuxiarzem i bardzo chciałby kartę graficzną, na której może pograć, no to myślę, taki RTX 2060 Super również jest całkiem kuszącym kąskiem. Podsumowując, jeżeli chcecie grać w gry Full HD z Ray Tracingiem w 60 klatkach, to jest naprawdę całkiem spoko opcja. Jeżeli jesteś streamer,
streamerem, będziesz zachwycony tym enkoderem. Jednakże jeżeli interesuje Was surowa moc, no to myślę jest to temat do przemyślenia, ponieważ konkurencja nie śpi i również zaczęła oferować ciekawe produkty. Tyle z mojej strony, do zobaczenia w kolejnych materiałach, na razie, BIOS.